Arkadiusz Popławski, Strzelnica Guardian. Tak, panie Arku, proszę zdjąć słuchawki, bo nie wiem, czy mnie słychać. Pogoda nie przeszkadza. Nie, zawody dynamiczne, więc rozgrzewają chłopaków. Myślę, że tutaj zaraz będzie z nich parowało to wszystko, co spadło. Pierwszy tor, drugi tor. Jeszcze jest trzeci. Co się dzieje na poszczególnych? Nawiązaliśmy do historii lotnictwa polskiego. Mieliśmy dzisiaj też na otwarciu gości ze Stowarzyszenia Lotników Polskich Rzeczypospolitej Polskiej. Nawiązujemy do też historii Białej Podlaskiej. Jeden z torów tutaj na środku ułożony jest w kształcie PZL 11 Kobus. Za mną. To chyba ten właśnie. Nie, za mną jest TS-11 Iskra. Samolot, który przez wiele lat latał nad naszymi głowami tutaj w Białej Podlaskiej. Natomiast na trzecim torze jest samolot, który niestety parę razy się rozbił. Była to niedokończona konstrukcja. Samolot I-22 Iryda latał w Dębinie, został oblatowany w Dębinie, natomiast niestety nie został wdrożony do sił powietrznych. Tu chyba najbardziej widowiskowy tor. Chyba raczej przy strzelbie, bo tutaj strzelamy karabinek pistolet, na następnej osi też strzelamy karabinek pistolet, a na następnej pistolet strzelba.